Cześć! Dziś zapytamy przechodniów o to, jaki wpływ na naszą karierę zawodową mają studia. Zostańcie z nami. Czy według Ciebie studia dobrze przygotowują do podjęcia pracy? Myślę, że zależy to, jakie studia. Jeżeli chodzi o psychologię, myślę, że tak. Chociaż no, rozeznania nie mam, to jest pierwszy rok, ale wydaje mi się, że tak, że dobrze przygotowują. Ja muszę powiedzieć, że to jest taki wstęp i według mnie no, w dużej mierze przygotowują, ale dużo też zależy od nas, czyli od naszej inicjatywy, czy chcemy uczyć się języków, brać udział w różnych stażach i praktykach. Powiem tak, zależy jak kto się nastawia na studia. Co jeśli chodzi o to, jeżeli ktoś chce pracować w turystyce i rekreacji i studiuje tam turystykę i rekreację, to jest ok, ale jeżeli ktoś studiuje turystykę i rekreację, a pracuje na przykład w medycynie, no to nie za bardzo. Czy według Ciebie brak studiów umożliwia znalezienie dobrej pracy? W dzisiejszych czasach nie. To jest jednak przypustka. Znalezienie dobrej pracy owszem, ale rozwijanie się w tej pracy później jednak pracodawcy wymagają tego wyższego wykształcenia i tym podobne. Większość ludzi no, po znajomości dostaje jakąś pracę, wiadomo, ale niektórym te studia się przydają oczywiście. Jak Pana zdaniem powinna wyglądać współpraca między uczelnią wyższą a potencjalnym pracodawcą? Nie powinna wyglądać w ogóle. Uczelnia ma na celu wklejenie, wpojenie pewnych wartości oraz wiedzy, a w pracy, tak jak nie wiem, każdy z tych sklepów musi na siebie zarabiać poprzez pewne umiejętności, które sprzedają pracownicy i tego się uczy w zupełnie oddzielny sposób. Każda praca musi nauczyć na swój sposób tego, jak się sprzedawać, a studia, no to jest taka dodatkowa wartość, uważam niezbędna, ale nie związana z pracą. Pracodawca powinien ściśle określić, jakiego by chciał mieć pracownika, jak wykształconego, co ma od niego uczelnia oczekiwać, bo zdarzają się przedmioty na niektórych uczelniach, które są zupełnie niepowiązane z przedmiotem, są bez sensu i w ogóle w przyszłości w pracy właśnie nic nam nie dają. Nie mają żadnego wpływu na naszą pracę, jeśli chodzi o dany przedmiot. A musimy go zdać, a najczęściej jest tak, że ten przedmiot, który nam jest niepotrzebny, jest najgorszy do zdania. Uważam, że powinno właśnie zacieśniać się taką współpracę, żeby umożliwić studentom nabieranie doświadczenia zawodowego. No i wiele firm, jeżeli chodzi na przykład o Politechnikę Poznańską, ma podpisane takie umowy. To jest na plus oczywiście. Jeżeli Ty również masz coś do powiedzenia na ten temat i chciałbyś dowiedzieć się więcej, to zapraszamy we wtorek, 24 maja, do klubu Czytelnia na godzinę 19. Odbędzie się tam spotkanie Kontrmyśli, studia a rynek pracy. Musisz tam być. Jak Twoim zdaniem powinna wyglądać współpraca między uczelnią wyższą a potencjalnym pracodawcą? Tak. Zdecydowanie tak. Dziękujemy.